Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no znamy przeciwnika Magnusa Carlsena. Jest nim Jan Niepomniaści, Rosjanin urodzony w 1990 roku. Czyli w tym samym roku co Magnus Carlsen, także walka tych 31-latków będzie na pewno emocjonująca z tego względu, że niepomniaci ma bardzo dobry bilans z Carlsenem w szachach klasycznych. Mianowicie cztery zwycięstwa, jedną tylko porażkę i jakieś tam remisiki bodajże. No i myślę, że psychologicznie Carlsen może mieć ciężki bój tutaj z Janem Niepomniaci. Walka będzie toczona. O 2 miliony dolarów w puli nagród, tyle bodajże będzie, ale to jest tylko myślę, że na miastka tego, co jest wokół tych finansowych rzeczy. No, ale moi drodzy, zobaczmy partię, która zadecydowała o tym, że Nepo. Na rundę przed końcem turnieju pretendentów e, zapewnił sobie e, zwycięstwo w tym turnieju, dlatego że, e, no, aniż Giri niestety przegrał partię z e, Griszczukiem i dzięki temu, e, no, ma punkt mniej do Nepo. I nawet, jakby Nepo przegrał ostatnią rundę, a Giri by wygrał, to bezpośredni pojedynek, gdzie Nepo wygrał z Girim, e, daje mu właśnie awans i tytuł do pra prawa gry z Magnusem Carlsenem. Można śmiało powiedzieć, że tym, e, tę, tę partię. Też Nepo został zostanie oficjalnie, oczywiście, minimum wicemistrzem świata w szachach. Sława, pieniądze na to się pracuje całe życie, moi drodzy, na najwyższym poziomie. Jest to tylko dla nielicznych, niestety przypisane, ale warto, warto tronować. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Skoczkiem F3 tutaj rozpoczął Nepo. Skoczek na F6, wstęp był długi, bardzo przepraszam, ale wiecie, czasem trzeba coś tam powiedzieć o tych zawodnikach i o tym, co się wydarzyło. C4, no myślę, że ta decyzja jest zrozumiała. Tutaj Białe na pewno nie chcą przegrać partii, na pewno liczą na to, że właśnie Gili gdzieś tam się potknie i pełna kontrola. O, partia angielska jest generalnie takim spokojniejszym debiutem pozycyjnym. Wiadomo, że tutaj z maksimum wasilagrawem E4, C5 może być bardzo ryzykowne. Te partie na pewno kosztują dużo stresu, dużo, dużo emocji. Moi drodzy, B6, G3 zostało zagrane, goniec B7, normalna sprawa, goniec na G2, G6. Tutaj Nepo ustawia... E, tak troszeczkę powiem e, No może Nie wiem czy jest takie określone oficjalnie Ale chyba nie jest, to jest taki podwójny biustonosz e, Kiedyś usłyszałem taką nazwę Że tutaj dwa domki się ustawia Ale dobra, mniejsza z tym moi drodzy D4 zostało zagrane przez Białego Nie G7 I teraz niepomniaści zagrał Posunięcie, które mi się bardzo podoba I jest to pozycja w moim W moim stylu moi drodzy Dlatego e, też e, zwracam na to szczególną uwagę D5 D5 no, ten ruch, zobaczcie, bo tutaj nie ma posunięcia E6, i tutaj, nie znając debiutu, znamy motywy i jesteśmy w stanie dobrze zareagować, grając białymi w tym momencie. Plus jest taki, że zamykamy gońca. Wprawdzie swojego również, ale temu gońcowi będzie trudniej troszeczkę grać. Minus jest taki, że wpuszczamy skoczka na pole C5. Zawsze jest coś za coś, ale myślę, że tutaj ta, powiedzmy, przestrzeń na środku szachownicy jest zadowalająca dla białych. Skoczek A6 od razu. Zauważmy, że czarne są szybsze w rozwoju. Tylko ten rozwój nie, da, nie, nie gwarantuje tutaj zamierzonych jakichś już celów i, że tak powiem, zdobycia jakiejś tam dla siebie komfortowej sytuacji. Skoczek na C3. Wszystko tutaj Nepo zdążył. Skoczek na C5, moi drodzy, i Roszada. Ok, rozwój skończony. Tutaj Roszada Hetman C2. Dlaczego Hetman C2? Otóż, moi drodzy, tutaj białe na pewno chcą zagrać takie posunięcie B4, lecz to się może wiązać ze stratami materialnymi. Typu skoczek na E4 prześwit gońca jest tutaj piekielnie silny i decydujący raczej o zwycięstwie czarnych. Mógłby być. Dlatego też Hetman D2 i czarne reagują bardzo dobrze. To jest znany motyw, znana idea. A5 nie pozwalamy tutaj białym na ruch B4. Jak grają białe? Z reguły, jak na przykład uczę początkujących, jak grać wieżami, no to staram się powiedzieć w ten sposób, że wieże czują się bardzo dobrze na wolnych liniach, ale co, jeżeli tej wolnej linii nie mamy, czyli, przed, czyli na przykład na wolnej linii stoi pionek. Gdzie zatem ustawiać wieże? Otóż moi drodzy, dobrze jest ustawiać wieże za pionkami najbardziej wysuniętymi, dlatego też tutaj Nepos skorzystał z mojej rady. Oczywiście troszeczkę się tutaj śmieje, ale to też pamiętajmy, że zawsze są wyjątki od reguł, ale myślę, że taki ruch jest bardzo ciekawy. O co chodzi? Mianowicie ciężej tutaj czarnym zagrać taki ruch E6. Jesteśmy tutaj na rentgenie z Hetmanem. Bardzo dobrze to jest widziane. Tutaj skoczek też ma fajne podparcie w przyszłości w centrum. Skoczek na E8. No i tutaj się zaczynają manewry e, Maksima wasielara grawe z e, z kolei bardzo lubię Francuza, jest taki bardzo sympatyczny gość, widziałem kilka streamów i naprawdę fajnie się go słucha, wiedza niesamowita. Niestety, niestety w tym turnieju mu tutaj nie idzie od roku, około mu chyba idzie słabo. No, ale to nie zawsze jest się na fali, ale był to zawodnik, który, moi drodzy, przekroczył 2800 w rankingu, więc nieliczni tylko taki ranking przekroczyli. Dobrze, jedziemy dalej, Skoc skoczek, goniec na F4, oczywiście, i skoczek na D6. Niezwykle taka ciekawa sytuacja tych skoczków. Bardzo dziwne te skoczki stoją w centrum, ale zauważcie, że nic im tak naprawdę nie grozi. Tutaj chciałoby się zagrać E4, ale pamiętajmy, że tutaj jest strzał na C3 i można skoczkiem potem pionka zdobyć, więc trzeba uważać. B3 zagrywane, no, oczywiście. Trzeba tutaj bronić piona, rzecz jasna, na C4. Wieża E8. Tu się może przygotowują czarne do ruchu E5. No i właśnie, moi drodzy, w tym momencie, tutaj Nepo zagrywa posunięcie następujące: koniec na E6. Zrozumiała decyzja i chyba w miarę logiczna, dlatego że. Chcemy wymienić tego silnego gońca, który po przekątnej fajnie sobie radzi, a ten goniec już tutaj nie spełnia takiej super roli, więc wymiana wydaje mi się oczywista. Zagranie e6 ze strony czarnych, no i Nepo tutaj wymienił gońce. Moi drodzy, ale ja bym się zatrzymał na chwilę, dosłownie na trzy ruchy, na dwa ruchy, moi drodzy. Jest lepsze posunięcie. I tu nawet nie chodzi o ocenę silnika, aczkolwiek silnik to potwierdza. Ja tutaj zauważam pewien motyw, który można wykorzystać. Mianowicie, wyjątek od reguły. Jeżeli byśmy zbili tego skoczka, no i rzecz jasna trzeba odbić, to wskakujemy skoczkiem na D4. I teraz tak. Mamy, znaczy nie mamy białymi czarnopolowego gońca, a czarnem go mają, więc wydawałoby się, że... Tu pozycja czarnych jest świetna. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Przede wszystkim zdwojone pionki i słabość na B6, słabość na D6, że tak powiem wykazują tutaj przewagę białych y, według mnie bardzo dużą. Solidna pozycja w centrum, zawsze można to podeprzeć. Jeden goniec nam krzywdy nie zrobi w tym momencie. Trzymamy punkt D5 y, i ten goniec no, nie ma gry, a skoczek na B5 zawsze świetną placówkę do działania. Myślę, że pozycja bardzo wygodna dla białych mogłaby być. Y, dziwię się, że zawodnicy tej klasy tego nie zrobili, aczkolwiek pamiętajmy, że ta partia była taka bardzo ważna i może nie pomyślał tutaj o remisie i starał się wymienić te same góry, żeby faktycznie mocno nie ryzykować. Jest to zawsze jakaś tam strategia. Moi drodzy, wieża AB1. Dlaczego to posunięcie? Też się pojawia tu pewna taka idea, którą warto znać. Otóż białe planują A3, B4 wypędzenie skoczka. Jest to naturalna sprawa w obronie królewsko-indyjskiej. Zauważcie, że tutaj nieco podobna struktura powstała, więc już mamy ten plan. Już wiemy, jak mniej więcej reagować i Analiza partii właśnie daje nam tę możliwość, że możemy troszeczkę polepszyć naszą grę i poznać nowe motywy. Albo odwrotnie, poznać motywy i polepszyć naszą grę. E5 ze strony czarnych i skoczek D2, również manewr znany i lubiany przez białe w tych strukturach. F5, no wydaje się, że to jest dosyć groźne, ale zauważmy, że ten goniec nie gra. I to jest ten duży minus. I przede wszystkim, ogromnym plusem białych jest to, że kontrolują punkt E4. Mimo, że punkt E4 również jest świetnie kontrolowany przez wszystkie figury. No, bardzo ważny punkt w centrum, ale wszystko się broni. Wszystko się broni. Białe tu kontrolują i grają swój plan, mianowicie A3. Hetman F6, moi drodzy. B4, bicie, bicie. Nic nowego tu nie wymyślimy. Skoczek na A6. I posunięcie E4. Wzmocnienie centrum. Bardzo fajna decyzja białych. Zauważmy też, że biały mają biało gońca i strzela on w swoje piony. Oczywiście ze strategicznego punktu widzenia jest to troszeczkę gorsza sytuacja, ale mimo wszystko ten goniec nie gra, więc to też jest taka druga reguła, że jak figura przeciwnika nie gra o tym samym kolorze, mówimy tu głównie o gońcach, znaczy w zasadzie o gońcach, no to też można w ten sposób blokować. Pamiętajmy, że białe mają możliwości w przyszłości na przykład grania c5 i rozwalenia tutaj na tym skrzydle przeciwnika. F4 zostało zagrane, i tu się pojawia już motyw goniec H3 i ten goniec może fajnie żyć. Skoczek E2 zostało zagrane, to nieco wymusza zapędy tego pionka, bo na przykład jakby tutaj poszło G5, moi drodzy, no to tutaj C5 i problemy się robią u czarnych ogromne, ogromne się robią problemy, trzeba bardzo uważać, można później wzmocnić wieża C1. Myślę, że bardzo fajnie by to wyglądało. Czarne zatem tutaj wybiły na F3 i czym wybić, moi drodzy hG FG czy skoczek. Są trzy możliwości. Wszystkie są poniekąd w miarę prawidłowe, ale myślę, że hG byłoby takim naturalnym ruchem ne pozbił pionkiem z F, czyli od centrum. Ale to też jest uzasadnione. Zobaczcie, wolna linia się zrobiła dla wieży. Czarne zagrały C5 bardzo y, fajne posunięcie i zgrabne. Gdyż trzeba zareagować konkretnie białymi i nie zagramy już C5 tutaj pionkiem z C4, więc albo wybijamy, albo przepychamy. Z kolei jak przepchamy, to skoczek świetną placówkę znajdzie na B4, więc Nepo postanowił wybić. Zauważcie, że to wybicie by, pionkiem byłoby fatalne. Wieża wchodzi na B6 związania sotkie, no bardzo paskudne, więc zbił skoczek i wieża mimo wszystko zbiła na B6. Pion więcej u białych, ok, wszystko fajnie, pięknie, ale pozycja jest naprawdę równa. Z tego względu, że te skoczki tutaj zadziałały bardzo mocno, ten skoczek pięknie strzela w pionki C i E również skoczek pomaga w strzelaniu w piątki centralne. Oczywiście to się łatwo mówi, łatwo się patrzy, gorzej jest z realizacją. Znaczy nie gorzej, tylko trudniej przede wszystkim, ale e, trzeba pamiętać, że zawodnicy tej klasy sobie z takimi problemami potrafią poradzić aczkolwiek jeżeli jeden i drugi jest silny, mocny, no to jest to niezwykle trudne oczywiście, ale Hetman D8, niezwykle interesujące posunięcie, moi drodzy, łapiemy się za głowę, o co chodzi? przecież wieża może zbić skoczka. Haha, ha. no nie może, bo jest Hetman C7 yy, i w tym wypadku wieża jest stracona. No należałoby pewnie wybić tutaj, powiedzmy: Hetman wybija, przewaga czarnych jest nieznaczna, ale jednak yy, jakość więcej, za dwa pionki i przy blokadzie tutaj skoczka na C5 daje pewnie, dała, dawałaby pewnie możliwość czarnym na zwycięstwo w tej partii. Rzeczywiście no Nepo nie zbił, nadeszczyć, zagrał wieża z D na B1, ale pamiętajmy, yy, że tak powiem, nie śpieszmy się z takimi decyzjami. Yy, raczej zawodnik 2-7 150 tutaj nie podstawia figur tak łatwo, i w tym momencie Hetman na C7. Moi drodzy, ta pozycja jest nieco lepsza dla białych według oceny silnika, ale ja nie widzę tutaj, jak się białymi przebijać. Mimo tego, że pionki, że jest jeden pionek więcej, gdyż te piony w centrum są już tak na tyle ustabilizowane, struktura jest na tyle zamrożona, że ciężko się tutaj białymi przebijać. I w partii nastąpiło. Zagranie skoczek na C3. Wieża F8. Są to takie ruchy już myślę nietrudne. Takie przestawianie posunięć powiedzmy. Wieża e, tutaj zagrała z szóstki na dwójeczkę. E, he, goniec na A6 z atakiem. Skoczek D1 bardzo ładny manewr. To też trzeba trzymać tutaj te piony. Skoczek się przerzuci na pewno na E3 z obroną późniejszą. Wieża AB8. I co robi zawodnik, który jest bardzo blisko awansu? E, z, y, w, do gry z Mistrzem Świata o tytuł z Magnusem karsenem Oczywiście wymienia, gdy ma pionki więcej. To jest też, moi drodzy, pewnego rodzaju strategia. Tutaj się wszystko powymieniało i Hetman zagrał na B2. Co zrobił w tym momencie Francuz? No, wymienił. Nie widział, nie widział też szans, żeby tutaj przebijać te pozycje, moi drodzy. Skoczek na C8 i do centrum idzie król w końcówce, jak najbardziej. Skoczek na B6. Rzecz na goniec F1. Bronić pionka trzeba. Zobaczcie. No, ten pionek musi być obroniony. To znaczy, no, musi, nie musi. No, le lepiej mieć piona więcej w takiej końcówce, jeżeli chcemy uzyskać remis, niż nie mieć tego pionka więcej. Mogło być ciężko. D6. Już te pionki stoją bardzo fajnie u czarnych. Król się zbliżył do centrum. Król F6. Goniec E2. E, król E7. E, w tym turnieju nie można e, brać remisów do 40. ruchu. Tutaj dziękuję moim widzom, że przypomnieli mi o tej zasadzie w komentarzu. Skoczek zagrał na B1, goniec na C8, skoczek na C3, goniec D7, moi drodzy, goniec D1. No takie manewry, nie wpuszczamy tu figur oczywiście, goniec E8, goniec C2. Oczywiście czarne tutaj nie mają szans wygrać tej pozycji. Widzimy po powtórzeniach po powtórzeniach ruchów. Tu już mamy 40. ruch, goniec zagrał jeszcze na D1, goniec E8 i goniec na C2. Panowie zgodzili się na remis i myślę, że słusznie, bo to jest y, totalnie remisowa pozycja. Bardzo ciężko się przebijać tutaj białymi, żeby wygrywać, ale po co ryzykować, skoro ten remis daje nepo y, awans i możliwość zagrania z Carlsenem o mistrzostwo świata, moi drodzy. Z, y, naprawdę myślę, że czeka nas bardzo ciekawy pojedynek, dajcie znać co sądzicie, czy Nepo, czy Carlsen, czy w ogóle Nepo ma szansę z Carlsenem powalczyć. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia, cześć.